A dzień dobry, cześć kochani. Zaczniemy dzisiaj troszeczkę inaczej. Włosy wyprostowałam, jestem po prysznicu. I słuchajcie, nakładam makijaż i uciekamy z mężem po choinkę do hurtowni papierniczej, do Kauflandu na zakupy. Tak, zawsze w Lidl, dzisiaj Kaufland wyjątkowo. Do Pepco po kurtynę świetlną, więc jedziemy na takie troszkę świąteczne zakupy. Ja nakładam delikatnie podkład w te newralgiczne miejsca, gdzie jeszcze mam te blizny i jakieś w ogóle oznaki tego, co u mnie się działo na twarzy. Mimo, że wiem, że będę miała maseczkę, ale założę dzisiaj taką połówkę przy ubicy, jakby taką, wiecie, żeby mi cera mogła oddychać. Może nie doprowadzę do kolejnej katastrofy w postaci 1000 pryszczy nowych. Wróciłam, słuchajcie, do Healthy Mix z Bourjois od wczoraj i jakoś tak kocham go miłością po prostu ogromną od lat. I to jest kolorek, zaraz Wam powiem jaki, kolorek 53. I nakładam korektor teraz Revlon Colors, tej najjaśniejszy, ale też tylko właśnie w taki sposób. Bardzo szybki makijaż, delikatny, mój codzienny, żadne nowości, no ale to jest też zwyczajny dzień. Tyle tylko, że mogę spokojnie z mężem zrobić zakupy bez dzieci, bez gonitwy, bez niczego. I tak dzisiaj Ignacy ma wolne w zdalnym nauczaniu, właśnie z tego względu, że no my musimy jechać, a nie ma kto go przypilnować jakby przy tych lekcjach, bo z Łucją to już się po prostu nie da. My rodzice we dwójkę jesteśmy w stanie to ogarnąć, ale tak nie, już z panią porozmawiałam, że to żaden problem, że Ignacy dzisiaj nie będzie. Nałożę sobie od razu pomadkę trochę nie po kolei, bo straciłam usta przez ten podkład. Ręce zasumyję, żeby nie było. Dzisiaj szczerze na twarzy moje wszystkie hity. Tutaj mam Golden Rose, ten Long Stay Liquid Matte Lipstick w kolorku 03. To jest po prostu mój hit i prawie codziennie mam ją na oczach. I otwieram nowy mój wosk z Biedronki, czyli z firmy Belle, dla blondynki. To jest po prostu mój must have, jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę. Dla mnie nie ma nic lepszego do malowania brwi, ale ja sobie, słuchajcie, przesunę lusterko, bo trochę jest za daleko i zrobię sobie brew. Dobra, potem sobie jeszcze przeczeszę tą wewnętrzną stronę, ale nie wzięłam żadnego grzybyczka, więc tak jak mówię, no na mega szybko robię wszystko. I teraz jeszcze puder, bronzer i tusz. Puder to też mój, no po prostu same hity, Rimmel Stay Matte. I też od lat, jeżeli nakładam puder, a bardzo rzadko to robię, to jest to właśnie ten puder. Okej, okay. Jeszcze lubię ten banana loose powder, ale wolę jednak, Stay Matte to mój hit. Okej. Okay. I to tyle. Teraz bronzer, też mój hit, Pierre René Bronzing Powder. Czekajcie, tym jeszcze pudrowym sobie porozcieram. Czy wy widzicie, jaki ja robię makijaż? I tak to u mnie zazwyczaj bywa. No i hit, nowa maskara z, nie wiem jak się nazywa ta firma, Federico Machora Makeup. Ja dostałam od jakiejś Wicki. I jestem zachwycona tym tuszem do rzęs, nawet bazy żadnej nie potrzebuję, żeby moje rzęsy były naprawdę długie. A jak dobrze wiecie, jak mnie oglądacie, że nie są ani długie, ani gęste, ale przez ten tusz, tusz robi ogromną robotę, zaraz Wam porównam jedno oko i drugie. No sami zobaczcie, widzicie? Tak, Łucja tam krzyczy, ale nie martwcie się, mąż jest z nią. No przepiękne, rzęsy są po prostu przepiękne po tym tuszu. O, i to jest moim zdaniem taka jedna warstwa, oczywiście ja ją tam dokładam i dokładam, ale jedną warstwę. Nie czekam aż wyschnie, nie nakładam drugiej, nigdy tak nie robię. I słuchajcie, to będzie koniec mojego makijażu dzisiejszego. No przepięknie maluję ten tusz. Przepięknie. Okej, okay. I to mój cały dzienny makijaż, codziennie prawie, że jest identyczny. Czasami tam zmienię pomadkę, dzisiaj włosy po prostu rozpuszczone, bo mogę sobie na to pozwolić. No i co, lecimy do miasta, a Wy jedziecie z nami. Okej, okay, zaczynamy dzisiaj od okienka numer 11, już 11. Uwaga, uwaga, uwaga. Rano Łucja z łóżka wstaje, mama jej śniadanko daje. Grzecznie piżamkę z siebie zdejmuje, gdy mama jej już ubranka szykuje. A wszystkie sukienki i bluzeczki i spodnie leżą w tej komodzie wygodnie. I dziś pod nimi coś się kryje. Śpieszcie się dzieci, zanim się zmyje. Biegniemy na górę szukać niespodzianki!
Słuchajcie, jest cudnie, jest taki delikatny mrozik, fantastycznie. A ja mam na sobie cały zestaw, słuchajcie, z... Jak ten sklep się nazywa? Wy mnie poprawiliście, bo ja po prostu źle mówię. Napiszę wam tu. Napiszę. I kurtka, i cały dresik, i spodnie. No tylko buty, czas na buty, a tak cała jestem dresowa. W takiej luźnej kurteczce i z moją czarną torebką. Gotowi na wyprawę. Jedziemy po świąteczne rzeczy. Choinkę, dekoracje. No dekoracji tak dużo nie, ale chciałabym bardzo tą kurtynę świetlną, co tak reklamują w Pepco. Chciałabym ją mieć do kuchni na to półokrągłe okno. No nic, jedźcie z nami. Już mówię to chyba po raz drugi. Dziewczyny, moje chłopaki, czy tam chłopaki i dziewczyny, jestem padnięta. Słuchajcie, wyjechaliśmy o godzinie 9 i wróciliśmy o godzinie 14. 5 godzin łożenia po sklepach, to jest bardziej męczące niż naprawdę gotowanie, sprzątanie, pranie, sprzedaż ubrań, treningi z Ewą, o wiele bardziej męczące. Czuję, że mi głowa po prostu aż kipi, ale przyjechaliśmy z choinką, przyjechaliśmy z ozdobami dodatkowymi, które miałam kupić, bez kurtyny świetlnej, bo już niestety były wyprzedane, ale udało nam się załatwić wszystkie inne sprawy, z czego się cieszę po prostu przeogromnie. W Kauflandzie zakupy zrobiłam, w Food Hallu wam nie pokazuję, bo już wam powiem, co kupiłam. Kupiłam dużo mandarynek, kupiłam dużo pomarańczy, kupiłam jabłuszka, kupiłam 8 kg mąki, kupiłam serek prezydent, taki w wiaderku do sernika, kupiłam, co jeszcze tam kupiłam, makaron, kupiłam świderki, kupiłam pomidory w puszce, bo słuchajcie, od razu myślę, wrócę do domu, co ja będę gotowała o tej porze, co mam zrobić na szybko. No i zawsze jest jeden pomysł, pomidory w puszce, zblendowałam po prostu w sekundę, dodałam czosnku, dodałam bazylii, ugotowałam do tego makaron i wszystkim dałam, więc po prostu u nas obiad na szybko, bo wiedziałam, że po prostu, wiecie, no będziemy padać po prostu z głodu i żeby nie jeść jakiejś głupoty całkowitej, no to najprostsze jest po prostu, to zawsze najprostsze rozwiązanie. Dodatkowo w Kauflandzie wzięłam jakieś 3 słodycze. Nie, co jeszcze w tym Kauflandzie kupiłam? Bo to tyle w sumie, no już nic więcej. Więc mówię, zakupy nie były wielkie, nie ma nawet co pokazywać, ale pokażę wam malutki, malutki mini haul z hurtowni papierniczej, w której oczywiście też byliśmy. Czekajcie, włosów nie mogę ułożyć. Najpierw się doprowadzę do ładu i składu, żeby do was gadać. O, żeby nic tu nie przeszkadzało, tak? I pokażę wam malutki haul z hurtowni papierniczej i malutki haul z Pepco. Więc tak co wyciągnę, to będę wam pokazywać, dlatego że tutaj mam kilka rzeczy. Zacznijmy od czapeczki. Uważam, że bardzo uroczą czapkę udało mi się dorwać w Pepco. Cieplutka, ale co najważniejsze taka milusia dla Łucji. Ona ma jedną kurteczkę w odcieniu szarym, więc to będzie pasować. Drugą w odcieniu granatowym, więc jak najbardziej będzie pasować. I trzecią kaki, no to już to nie bardzo. Ale jednak ciepła czapeczka za złotych 10. 10 złotych. Więc w ogóle prawie że nic. A rozmiar, słuchajcie, jaki? Od 1,5 roku do 4 roku życia. Moja córeczka ma 1,5 roku jest i na nią idealna, więc nie wierzę, że jak będzie miała 4 latka, to ta czapka będzie na nią dobra. Ale nieważne, kupiłam jej czapeczkę, czego nie planowałam, w hurtowni papierniczej wzięłam 2 razy sznurek jutowy. Takie sznurki ja wykorzystuję do wiązania na pierniczkach i na pomarańczach, bo to przepięknie też na choince wygląda sam ten sznurek. Kupiłam Ignasowi hurtowni papierniczej takie oczy, może się przydadzą do jakichś prac plastycznych. Kupiłam mu zwykły papier kolorowy o taki. Kupiłam Ignasiowi bardzo gruby blok kolorowy, o jak widzicie, taki techniczny. I kupiłam mu takie wycinanki, tylko w formie już dużej, czyli blok kolorowy jest tu XXL, o właśnie. Więc tak to dalej dla Ignasia, z myślą właśnie o jego pracach, on chce brać udział w konkursie bożonarodzeniowym, więc no po prostu musi mieć na czym pracować, a materiały pracując, powiem wam, zdalnie kończą się szybciej chyba niż w szkole, mam wrażenie, bardzo dużo tego zużywamy. No i teraz w Pepco. Poszłam do Pepco po kurtynę i szukać
bombek w kształcie muchamorków. Niestety bombek takich nie było, ale znalazłam inne i kurtyny nie było. Ale oczywiście do Pepka jak się wejdzie, to nie da się wyjść bez niczego, absolutnie się nie da. Więc dodatkowo wzięłam kokardy, które myślę, że będą przepięknie pasowały do naszej choinki. My w tym roku jednak na 100% te bombki, które Wam ostatnio pokazywałam, że wyglądają jak pierniczki, w ogóle ich nie wykorzystuję. Będą same pierniczki, same pomarańcze. Do tego 6 takich kokard, takich w kolorze sznurka bym właśnie powiedziała, z czerwonymi lekko dodatkami. I chciałam znaleźć jakieś dzwoneczki i uważam, że znalazłam bardzo urocze dzwoneczki. Słyszycie? Dzwoneczki są takie, małe i duże, czerwone i białe. Z przepięknymi wiązaniami, bo to są sznureczki takie czerwono-białe. Wyglądają pięknie, uroczo. Myślę, że do pomarańczy i do pierniczków będą pasowały jak najbardziej. Chcę, żeby było wszystko jak najbardziej naturalne i to będzie chyba, to będą dwie takie nienaturalne rzeczy. I dodatkowo ostatnią rzeczą, jaką wziąłam w Pepco, były rękawice. Będą idealnie kuchenne, będą idealnie pasowały mi do kuchni. Ona jest teraz cała biała. Dodatki mam akurat drewniane, ale te rękawice były albo czerwone, co akurat nie pasuje za bardzo, albo właśnie takie szare w śnieżynki, więc jak najbardziej i po świętach mogą jeszcze spokojnie zostać, a moje już są w ogóle takie zajechane, więc nowe rękawice kuchenne. No i powiem Wam tak, zaglądam tutaj do torby, ale tutaj już nic dla Was ciekawego do pokazania nie mam, bo już mam to, takie same rzeczy prywatne. To tyle. Choinka kupiona, co najważniejsze, choinka w donicy i na 100% z korzeniami, bo wiem, że mówiliście, żebym zwracała na to uwagę. Słuchajcie, korzonki aż się przebiły przez jedną donicę i do drugiej są wsadzone, więc wiemy, że ma korzenie. Choinka miała być do 1,50 m, ma około 1,70 m, więc nie jest małą choinką. Ale przez to nie będziemy jej stawiać na żadnym stołeczku, na żadnym krzesełku, na żadnym stoliczku, tylko będzie stała na ziemi, na pięknym takim dywaniku z Ikei, który mamy specjalnie pod choinkę kupiony. I myślę, że będzie pięknie. Już się nie mogę doczekać. W niedzielę ubieramy choinkę, bo dzieci chcą, żebyśmy zrobili to wszyscy razem, a to jest dzień, gdzie ja Wam mówię. Mamy wtedy lenia, wszyscy chodzimy w dresach i to jest taki nasz czas domowy zawsze. Nieważne, czy było to zdalne nauczanie, czy nie było, to niedziela jest dniem, że nie pracujemy, nie wyglądamy wtedy ładnie, my się po prostu lenimy i każdy z, nie tylko naszych domowników, ale z całej rodziny naszej wie, że w niedzielę nam się nie przeszkadza, że niedziela to jest tylko nasz czas, jest to czas na lenistwo, na jedzenie zdrowych i niezdrowych rzeczy. Jest to czas, kiedy po prostu możemy leżeć i bimbać i nic nie robić, na ile się to da oczywiście przy 2-letniej córce. No ale wiecie, o co chodzi, więc myślę, że niedziela będzie też takim fajnym dniem, że my sobie tak na takim relaksie, na takim luzie właśnie, co zrobimy? Ubierzemy choinkę. No i to tyle. Ja, kochani, na dzisiaj kończę, dlatego że tak, był rano makijaż, były tam krótkie zakupy, wiadomo, co ja Wam pokazałam, pewnie minutka z muzyczką. Ja w tej chwili przebieram się w leginsy, mimo że mam zakwasy po wczorajszym bieganiu, takie na wewnętrznej stronie ud, ale przez to, że mam zakwasy na wewnętrznej stronie ud, to jestem zmotywowana, żeby biec jeszcze raz, bo już dawno tutaj zakwasu właśnie nie miałam, a to jest moja newralgiczna strefa, więc ja teraz biegnę, biorę pieska, idziemy pobiegać i potem co? Kąpiel i spędzam czas po prostu z rodzinką. Myślę, że dzisiaj jakiś świąteczny film z przyjemnością, jakaś ciepła herbata, taki standardowy wieczór, świąteczne skarpety, świąteczna piżamka i będę odpoczywać. Więc ja się z Wami żegnam, zobaczymy się jeszcze, kawałek Wam nagram o bieganiu, potem kalendarz i to tyle na dziś. Trzymajcie się cieplutko, pa! Słuchajcie, dzisiaj na trening to nie tylko Pumba ze mną się wybrał, tylko towarzyszy mi mój syn na hulajnodze, który mówi: mamo, z chęcią zrobię z Tobą jakiś trening. Więc jestem dzisiaj szczęściarą, nie jestem sama. Zakładam zaraz kaptur i lecimy. Myślę, że tak samo 4,5 km, chociaż wczoraj było 4,8. Ale dzisiaj mam zakwasy, więc będzie krócej. Dobra, już słucham synka, a my widzimy się po bieganiu. No, kochani, lepiej było niż wczoraj. 5 km równe. Znowiono trening. Za nami, nie zaczęto treningu, już wystarczy, kobieto. To ta babka z Samsung Health gada do mnie. Na tej aplikacji biegam i to Wam tutaj dodaje. Dobra, światełka się świecą tam, świątecznie już. Certę. Zmykamy do domku, pa. Okej, ja się z Wami już pożegnałam, więc już mnie widzieć nie musicie, więc otwórzcie ze mną okienko numer 12, ale czas goni, co? Połowa okienek już za mną, połowa, czy Wy rozumiecie? Dobra, no ślicznie, ślicznie, poczekajcie, muszę Was odłożyć.
Otworzyć się udało. O, i udało się wyciągnąć. Jakie ładne opakowanie. Mamy, słuchajcie, mamy balsam do ust, ale nadający kolor ustom. No, jestem ciekawa. Z witaminą E. Super, zaraz sprawdzę na ręce, jak się prezentuje. Tu, gdzie się błyszczy, ja go nałożyłam. Nie wiem, czy on po czasie nada jakiś kolor, czy nie, bo jak na razie to ja bym powiedziała, że to jest taki leciutko, leciutko brzoskwiniowy, ale raczej przezroczysty, więc po prostu balsam do ust na spierzchnięte usta w okienku numer 12. Do jutra!